czwartek zaprezentował się mediom trzeci z kandydatów na prezydenta Suwałk oraz związani z nim kandydaci na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańcy Suwałk. Ten komitet się zawiązał, dlatego że chcielibyśmy, aby Suwałki były samorządem otwartym, ale otwartym przede wszystkim na mieszkańca i przyjaznym mieszkańcowi. Chcielibyśmy, aby Suwałki jako samorząd, jako ta jednostka miejska szanowała mieszkańców, ale szanowała też pracowników, żeby przede wszystkim szanowała ludzi, którzy tworzą to miasto. Jak podkreślają członkowie komitetu, wiele rzeczy można stworzyć i można je tworzyć z każdym. Bardzo na sercu leży im oświata. Chcieliby, aby najważniejszą postacią w szkole był uczeń, by dyrektorzy mieli większą samodzielność w doborze kadr, a nauczyciele mogli poświęcić się swemu powołaniu. Zmieniliby także nieco rolę i znaczenie rad rodziców. Dali im większy wpływ na to, jak są kształcone ich dzieci. Zaprezentowano także kandydata na fotel prezydenta. Chcielibyśmy Państwu przedstawić naszego kandydata na prezydenta miasta, pan Sławomir Sieczkowski. Dzień dobry, Suwałki. Myślę, że większość z Państwa doskonale mnie zna. Myślę, że spore grono osób związanych z samorządem suwalskim, także augustowskim, również doskonale mnie zna. Dlatego korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić koleżanki i kolegów z Urzędu Miejskiego, z jednostek oświatowych, z jednostek sportu, kultury, pomocy społecznej, ze spółek komunalnych, z Zarządu Dróg i Zieleni. Chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców. Kim jestem? Nazywam się Sławomir Sieczkowski, niedługo skończę 41 lat. Od urodzenia jestem związany z Suwałkami. Tutaj dorastałem razem z naszym miastem, wydorośliliśmy. Sławomir Sieczkowski docenia to, co już w Suwałkach jest zbudowane i stoi na stanowisku, że najważniejsze w najbliższych latach będzie zaktywizowanie mieszkańców. Suwałki dom wszystkich mieszkańców, prawda? Rozumiem przez to miasto dobrze zorganizowane, z dobrym pakietem usług, dobrze służące mieszkańcom, a również miasto z bezpiecznymi finansami. Myślimy tutaj też o wychowaniu, sporcie i kulturze. Następny obszar, który jest bardzo ważny dla Suwalczan, to jest dobra praca i dobra gospodarka. Czyli to, co można zrobić, co miasto może zrobić, aby jak najlepiej miasto rozwijało się gospodarczo. Bo rozwój gospodarczy jest gwarancją dobrych wynagrodzeń dla naszych mieszkańców. Oczywiście chcielibyśmy, żeby miasto Suwałki w końcu miało prawdziwe lobby wszystkich ludzi, którzy są związani z Suwałkami. Nie tylko związanych z samorządem suwalskim, ale również posłów, parlamentarzystów, osób na różnych stanowiskach w kraju, zagranicy, po to, żeby to miasto mogło mieć wsparcie w wielu działaniach też dalej. I to jest lobby na rzecz Suwałk. Na tym byśmy chcieli się skupić. Podczas spotkania z mediami wielokrotnie z ust osób związanych z komitetem padły słowa o gotowości współpracy z każdym, ale nie na każdych warunkach.